Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Wały Kościuszki i Wojska Polskiego w Rawiczu powstanie mini rondo. Według władz miasta takie rozwiązanie ma usprawnić ruch samochodowy w tym miejscu. Zaprojektowane w tym miejscu skrzyżowanie ma być skrzyżowaniem z ruchem okrężnym, tak zwanym mini rondem. To patrząc na rozmiary miejsca, gdzie się znajdujemy, to oczywistym jest, że nie jesteśmy w stanie zmieścić takich rond, jak są Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy inne ronda w mieście. To koło, które wyznacza nam skrzyżowanie w ruchu okrężnym, będzie wykonane z granitu w kolorze czerwonym, czyli odróżniającym się od pozostałej części jezdni. I to będzie jedyna rzecz, która będzie świadczyła o tym, że to jest właśnie skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Nie będzie żadnych wzniesień. Jest to konieczne z tego względu, że tutaj będą przejeżdżały, tak jak do tej pory to robią, samochody zarówno osobowe, jak i ciężarowe, czy długie autobusy. Więc bez przejechania przez wysepkę, która jest na środku skrzyżowania, przy skręcaniu nie mogłyby tego skrzyżowania pokonać, więc to są takie konstrukcje, które stosowane są przy tych mini rondach. Przebudowa będzie też polegała troszkę na tym, że wsuniemy się w stronę żołnierza, oddalając się od budynków, które są po przeciwnej stronie. To jest pewne wyprofilowanie, które ma ułatwić ciężarówkom jadącym od szkoły podstawowej numer 3 korzystanie z tego ronda i też przejście dla pieszych będzie chyba na tej samej wysokości, co jest obecnie na ulicy Piłsudskiego. Także to wielkich zmian w układzie komunikacyjnym tych ulic co do ich szerokości i przebiegu nie będzie. Przebudowa skrzyżowania będzie kosztować 362 tysiące złotych.